Nie pytaj, co może dać ci orzeczenie, ale co ty możesz dać orzeczeniu. Okej. Okay. Możesz mieć nawet 36 dni urlopowych w ciągu roku. Nie każde firmy respektują zniżki. Każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z biletu ulgowego. W przyszłości wprowadzą na przykład poniedziałki dla osób z niepełnosprawnością wzroku, wtorki ze względu na narząd ruchu. Kto z nas nie chciałby skorzystać ze zniżek, darmowych wejściówek i dodatkowych korzyści? Jak pewnie się domyślasz, orzeczenie daje mnóstwo możliwości. Dzisiaj przybliżymy ci wiele z nich. To co, lecimy? Dłuższy urlop i krótszy czas pracy. Ile masz dni urlopu? 20? A może 26? A czy wiesz, że możesz mieć nawet 36 dni urlopowych w ciągu roku? Oh my god! Wow! Jeśli jesteś osobą bez niepełnosprawności, to oczywiście po 10 latach pracy na umowie o pracę otrzymasz dodatkowe 6 dni. Będziesz miał ich maksymalnie 26. Jeśli posiadasz niepełnosprawność, to po pełnym przepracowanym roku na umowę o pracę otrzymasz dodatkowe 10 dni, czyli łącznie 36 dni urlopowych. Myślę, że to całkiem spora ilość. Dodatkowo pamiętaj też o tym, że możesz skorzystać z krótszego czasu pracy, czyli zamiast 8 godzin możesz pracować 7 godzin. A jeśli jeszcze nie masz orzeczenia i zastanawiasz się, jak je zdobyć, to wszystko wyjaśniamy w naszym odcinku. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to wspieramy kandydatów na studia, studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Linki do bezpłatnych projektów znajdziesz w opisie filmu. Zobacz koniecznie. Tanie, a nawet darmowe przejazdy. O zniżkach w PKP pewnie wiesz, ale o tym, że nie każde firmy respektują zniżki, jak na przykład będziesz chciał pojechać busem do innego miasta, musisz wcześniej sprawdzić, czy są zniżki dla ciebie. Niektóre firmy prywatne na przykład skupiają się tylko na zniżkach dla osób ze znacznym stopniem. I taka anegdota, ja jak często jadę do kolegi do innego miasta, to podchodzę, kupuję bilet i mówię, poproszę zniżkę dla osoby z niepełnosprawnością wzroku, stopień umiarkowany, 0,4O. To ktoś tak na mnie patrzy, jakby mówił w zupełnie obcym języku. A potem mówię, no dawniej druga grupa na wzrok. A on, a to trzeba było tak od razu. Więc czasem możemy też mieć takie sytuacje i musimy być tego świadomi. Więc zawsze wcześniej sprawdź, czy firma, z której usług będziesz korzystał, respektuje zniżki, z których chcesz skorzystać. Zniżki do kina, zoo i na basen. Tu jest podobnie jak z tymi busami, o których wcześniej mówiłem. Zanim pójdziesz do kina, sprawdź, czy to kino respektuje zniżki, z których chcesz skorzystać. Basen czy wyjście do zoo jest podobnie. A co więcej, przykład wrocławskiego zoo, wybrany dzień tygodnia, w którym są właśnie zniżki dla osób z niepełnosprawnościami. Tak mogę powiedzieć pół żartem, że może w przyszłości wprowadzą na przykład poniedziałki dla osób z niepełnosprawnością wzroku, wtorki dla osób z niepełnosprawnością ze względu na narząd ruchu. No i tak można iść dalej. Ważne, żebyś wcześniej sprawdził, czy dany dzień tygodnia jest właśnie tym, z którego możesz skorzystać pod kątem zniżki. I jeśli chodzi o basen, o aquapark, myślę, że tutaj też przykład wrocławski. Każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z biletu ulgowego, a osoba ze znacznym stopniem może dodatkowo przyjść ze swoim asystentem, który będzie miał bezpłatne wejście. Tańsze studia. Aż się prosi, żebym cię przekierował do tego odcinka, ale nie zrobię tego. Opowiem ci, jak to wygląda. Program Aktywny Samorząd, wiesz doskonale, że jeśli rozpoczynasz studia albo jesteś na studiach i na przykład pracujesz, to możesz uzyskać 85% dofinansowania zaczesne, a jeśli nie pracujesz, to nawet 100%. I dodatkowo, jak to połączysz ze stypendium, które możesz otrzymać na uczelni, to finalnie wyjdziesz na plus. Więc tańsze studia, może się okazać, że dla ciebie będzie to hasło bezpłatne studia. Jak najbardziej cię do tego zachęcam. Kasa na iPhone'a! Wiele osób z niepełnosprawnością wzroku korzysta z urządzeń z oprogramowaniem iOS ze względu na świetne rozwiązania dostępnościowe i tak dalej, i tak dalej. Powiem szczerze, że gdyby nie aktywny samorząd moduł pierwszy, no to nie miałbym możliwości na przykład właśnie kupić sobie iPhone'a, ale dzięki temu, że mam możliwość, to pozwólcie, że sobie cyknę foteczkę. No dobra, to teraz całkiem serio. Masz możliwość skorzystać z dofinansowań na różne sprzęty. I dla przykładu, osoba z niepełnosprawnością wzroku ma możliwość skorzystać z dofinansowania nawet do 90% na sprzęt. I teraz konkret. Dla przykładu, jeśli sprzęt kosztuje 8 tysięcy złotych, to otrzymasz dofinansowanie w wysokości 90%,
czyli to będzie 7200 zł. Te 800 zł to będzie kwota, którą Ty będziesz musiał zapłacić. Myślę, że naprawdę się to opłaca i jest to świetne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami. Karta parkingowa. Masz samochód? Jesteś kierowcą? To zazdroszczę, ale też samochodem można się przemieszczać jako pasażer. I pamiętaj, że masz możliwość skorzystać z karty parkingowej, która jest respektowana nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Kiedyś było tak, że tak naprawdę każdy mógł taką kartę parkingową otrzymać i więcej osób ją posiadało. Teraz jest troszkę inaczej, ale myślę, że jeśli uzasadnisz swoje potrzeby, to na pewno ją otrzymasz. Zniżki za granicą. Jak już jesteśmy w temacie podróżowania, to pewnie się zastanawiasz może, gdzie za moment wyjedziesz, może jakaś weekendowa wycieczka, może już nawet myślisz, co zrobisz na wakacje. To może to, co za moment Ci powiem, do czegoś Cię nakłoni albo nawet zainspiruje. Ostatnio mój kolega opowiadał, że był we Włoszech około tygodnia i zwiedzał różne muzea. I potem sobie obliczył, ile zaoszczędził na zniżkach. I wyszło na to, że był do przodu 300 euro. Nie 300 zł, ale 300 euro. 300 euro. Dlatego, że wybierał takie muzea, z których mógł skorzystać, jeśli chodzi o zniżki, czy też bezpłatne wejścia. Więc jak będziesz się wybierał na wycieczkę zagraniczną, to sprawdź między innymi w jakim kraju, z jakich zniżek możesz skorzystać. Podsumowując, zniżki zależą od rodzaju niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, kraju, miasta. I dla przykładu, we Wrocławiu osoby z niepełnosprawnością wzroku w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej i ich przewodnicy i asystenci także. Dlatego gdziekolwiek się wybierzesz, do jakiegokolwiek miejsca, sprawdź, czy masz możliwość w tym konkretnym miejscu skorzystać ze zniżek, bo jak widzisz, każde miejsce oferuje wiele możliwości. Sprawdź to koniecznie. A może są jakieś zniżki, o których ja jeszcze nie wiem? Daj znać na priv. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia.